Siemano, siemano. Dzisiaj zawitał do nas najbardziej family friendly, najmocniejszy rowerzysta rowerowy na polskim YouTubie, czyli nie kto inny jak Piotr Bielak. Tak jest, ale by przedstawiłeś się. Dobra. To się zgadza, nie? Prawilny YouTuber, no co ty dużo mówisz. Miło mi, siema elo. To co chcemy zrobić na pierwszy ogień? Co zrobimy na pierwszy ogień? Możemy zrobić rozgrzewkę piąty raz. Tarcza była wygięta. Dobra, to idziemy na grubo, dawaj tą rurę. Albo grubo, albo wcale, no. Tom! Tak, bez rozgrzewki. Tak, takie rury. O! Jak pod narty był. Daj mi spokój, człowieku! A jeszcze idę kamerzystę sobie zorganizuję. Co chłop robi? Sorry, co chłop robi? Ja to akceptuję, ja to kupuję. Ja to kupuję i będę jeździł. Tak? No. Zbierałeś się? No chłopie. Ja pojeździłem na to, nie wiem, z pół godziny łącznie, to jest zajawa. Ja powiem, to jest nawet lepsze, mógłbym powiedzieć, niż BMX w pewnych momentach. Bo tu masz połączenie i BMX-u i trialu, to jest... A kiedy hulajnoga? Mam w domu. Seryjnie. Czerwona kropka i czas leci, nie? Mm-hmm. I to się nagrało. Jest popisowe lądowanie z Rosią. Tego pana trialowca znam z YouTube'a. Polecam kanał. Subskrybujcie. Jak się nazywa? Targach BMX Subowa. A tego pana? Jadę poręcze, wszystkie przeszkody wam zrobię w poprzek. Powiedz mi, ziomo. Wolno. 10 minut, 11 lat. Co to kurde jest? Co, styl? Styl. 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 Chłopie, ty. Ty, bo jak próbowałem. Powiedz mi, co to jest? To jest logo kulta. Za dużo biliperego się nabrało. Ty, ale słuchaj. W jakim celu? Ale poczekaj, bo ostatnio jak próbowałem 4-5 w kąt, nie? Nie ma. To wylądowałem na jednym końcu i na drugim końcu pilki. Mi wcięło nosem. No dobra, a to po co tu? Na jaja.
Albo dziewczynę wozić. Piżyce! Wolę pasz tego customa, chłopie. Dziewczynę na ramię wozisz? Tak. Patrz w ogóle te customy tutaj. Widzę, to akurat ci fajnie wyszło. Toż, mi wyszło. Bardzo fajnie mi wyszło. Tu masz jeszcze kapa i obręcze. Widzę kapa, obręcze, czuję. No, spoko. Spoko, jeden wentylki przywitowałeś. No tak. Oil slicku. Zdaj mi spokój, człowieku. Fajny spokecik. Musiał sprawdzić się na necie. Bo ja mam na ciebie challenge, ale to trochę za grube, ale to tak wiesz. No, próbuj. Trzeba rozkręcić tego YouTube'a jakoś, nie? No, co? Czy te barierki są osiągalne? Oj. Znaczy osiągalne, tylko... Czy warto? Ja chcę żyć, tak. Są rzeczy, które się opłaca, ale nie warto. No. To się nie opłaca, ale no, warto. Bo banan pytał no. O to, nie? Ja wiem. No. Powiem ci, że... Może kiedyś. No. I na piramidce mogę jedną rzecz zrobić. Może mi się uda. Mów co i jak. Co będę gadał? Pokażę. No kurde, no Kuba Nowak, no! Będzie bar spin challenge? A jak? Ale taki z wybicia, z czegoś? W linii. Jak to widzisz? W linii skopnięcia, inaczej nie umiem. Z tym nazywanie tego barem to... Nie nadużywajmy tego słowa. Żebyś chopę atakował treningową. No. Zobacz, akurat jedzie śmiałek tutaj. Drugi. To jest. Muszę dojrzeć do tego. Jeszcze nie? Nie, widzisz. To jest jak ze wszystkim, nie? Żeby tam zrozumieć, co się dzieje, to trzeba czasu. Trzeba poskakać. Tu nie ma, że raz wyjdziesz i, i zatrybisz. Co to kurwa było? Taki chłopak był wytrącony. Zatwierdzasz? Jo. Oka. Zrobiało. Nie robię. Zepsułem rękę. Przyjechałem po tym. Euron, tak? Do trialu? Street trialu? Jeździłem na rowerze Piotka, teraz wiadomo, zamiana ról. Wypadałoby, żeby on na BMX-ie coś pokazał. W ogóle mam schizę, że zaczepię mu o pega z tyłu, no. No bo jak nie jesteś przyzwyczajony, to tak może być, więc kurde, musisz... to jak tu trzeba stać? Właśnie ja się dziwnie czuję, nie? Ruszajki na kłopotę. No zrobił przecież.
Dobra, już jest ten movement. O! Fibelek. Zobacz, fibelek jest. No to leć ze ciosem, 50-50. O, nagranie się wydaje. Jest, mamy to, dobra. Co ty myślisz? No wariat, no wariat, no. To jest tak dobre. Ile to może być? 15-20 metrów w górę? Stary, nie wiem. Bardzo daleko. No tak. Ale z drona będzie profesjonalny. Tak, z drona tu kadr będzie wymiotem. Ktoś nie wie, to jesteśmy na Stargardzkim Amfiteatrze. Było kiedyś... Amfiteatr, który nie ma odbioru. No. A imprezy się robią, nie? Było tu kiedyś pięknie. Był wyczyn Piotra, challenge amfiteatru. Jeśli chcielibyście więcej tego typu zobaczyć akcji na streetach, miejscówki czekają, jeśli tylko Piotrek będzie chciał, to zapraszamy oczywiście. I fajnie. Będziemy mieli szansę nagrać coś jeszcze, nie? Tak mnie dobrze przyjęliście, że jak będzie okazja, to na pewno wpadnę, a jak nie będzie okazji, to też. To też wpadnę. Proste. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć street trial w Stargardzie. Miejscówki są, dajcie nam znać. My coś tam wymodzimy wtedy, nie? Proste. A my może też padniemy, Warszawa czeka. Widzimy się wkrótce, wbijajcie do Piotrka na kanał. Wiecie gdzie, link będzie w opisie. Piotr Bielak.pl, wszystko znajdziecie. No, to już wiecie, jak nie wiedzieliście. Elo.